Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Bożygniewie położony jest nad Zalewem Mietkowskim na terenie gminy Mietków. Od stolicy Dolnego Śląska dzieli go niecałe 40 km. Korzystając z autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 5, podróż z Wrocławia do Mietkowa zajmuje nie więcej niż pół godziny. Sam Zalew Mietkowski jest największym na Dolnym Śląsku jeziorem zaporowym i znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Powstał w 1986 roku po wybudowaniu zapory na rzece Bystrzycy i zajmuje powierzchnię niemal 1000 hektarów przy szerokości 2,5 oraz długości 4 km. Maksymalna głębokość zalewu to 17 metrów. Doskonałe warunki wietrzne panujące tu przez cały sezon sprawiają, że jest on doskonałym miejscem do uprawiania różnego rodzaju sportów wodnych. Zalew Mietkowski przez wiele, wiele lat wrocławianom, dolnoślązakom i turystom kojarzył się z miejscem, gdzie są bardzo dobre, wręcz można powiedzieć fenomenalne warunki wiatrowe, rzadko spotykane na śródlądziu, dlatego że jest to zbiornik, który jest odsłonięty od wiatru. Obok masyw Góry Ślęży powoduje, że przeważające wiatry z kierunków zachodnich niejako napotykając tą przeszkodę, no przyspieszają, krótko mówiąc, i w tym miejscu, gdzie przyspieszają, no mamy po prostu zbiornik mietkowski. Jak zaczyna wiać, momentalnie na zbiorniku wytwarza się bardzo krótka, można powiedzieć, że niebezpieczna fala, ale to powoduje, że ktoś, kto tu pływa na desce, na żaglówce, na katamaranie, będzie już było wszędzie na całym świecie, bo jest to taki zbiornik, który no, takie ma bardzo dobre warunki wiatrowe. Na północnym brzegu Zalewu Mietkowskiego w Bożygniewie kosztem 4 milionów złotych powstał Ośrodek Sportów Wodnych Powiatu Wrocławskiego. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jest to nowoczesny obiekt z wygodnym dojazdem i obszernym parkingiem. Tuż obok znajduje się duże pole kempingowe, na którym przygotowano miejsca zarówno dla kamperów, przyczep kempingowych, jak i dla namiotów. Można skorzystać też z innych wygodnych miejsc noclegowych, a wszystko to z kompletnym zapleczem sanitarnym. W zabudowaniach ośrodka znajduje się również sala konferencyjna z pełnym wyposażeniem multimedialnym. Wypożyczalnia sprzętu oferuje łodzie żaglowe klasy Omega, katamarany, rowery wodne i kajaki. Dojście do przystani prowadzi przez piaszczystą plażę, na której znaleźć można sympatyczny bar ze świetnym jedzeniem, zimnym piwem i doskonałą kawą. Poza tym można tu posłuchać naprawdę dobrej żeglarskiej muzyki. Mamy infrastrukturę ośrodka, która jest przygotowana w sposób, no można powiedzieć, na takim europejskim poziomie, bez specjalnego zadęcia, ale przygotowana solidnie. To znaczy, jest cały kompleks sanitarny, jest przygotowana plaża, jest przygotowany pomost, jest przygotowany slip do spuszczania jednostek. No, na ośrodku można wypożyczyć pływający rekreacyjny sprzęt wodny, a więc taki, na którym przysłowiowy wrocławianin, dolnoślązak, turysta, może niekoniecznie związany i wykazujący się jakimiś specjalnymi umiejętnościami żeglarskimi, może przyjść i jakby no, spróbować tej rekreacji wodnej na zbiorniku mietkowskim, który można powiedzieć, że dla Wrocławia i dla Dolnego Śląska jest jednym z niewielu takich miejsc, gdzie można uprawiać taką rekreację wodną. I to miejsce, Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego, może stanowić taki element no, przybliżający wrocławian i dolnoślązaków do tych sportów wodnych. Wypożyczając żaglówki, wymagamy patentu żeglarskiego, czyli można powiedzieć, że ten sprzęt, specjalistyczny sprzęt żeglarski, czyli te łodzie Omegi, które mamy na wyposażeniu, no, ktoś, kto ma taki patent, my jesteśmy już przekonani, że ma odpowiednie umiejętności. Wypadki na wodzie zawsze się zdarzają, ale unikaniu tych wypadków
zapobiega Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, z którym tutaj na ośrodku mamy podpisaną umowę i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe pełni tutaj dyżury w okresie wakacyjnym cały czas, a przed wakacjami i weekendowo. W terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Bożygniewie znajduje się profesjonalna szkoła windsurfingu. Pracujący tu instruktorzy swe zawodowe doświadczenie zbierali na wielu znanych windsurfingowych akwenach świata. Można tu znaleźć całą gamę sprzętu od amatorskiego dla początkujących do w pełni zawodowego. Naukę rozpoczynają zajęcia teoretyczne i ćwiczenia na symulatorze. Następnie przychodzi czas na pierwszy kontakt z wodą. Czasami mniej, czasami bardziej trudny. Zajęciom zawsze towarzyszą jednak uśmiech, spokój i atmosfera, która jest wynikiem przekonania, że każdy umie pływać na desce z żaglem, choć być może jeszcze o tym nie wie. Całość nauki, mimo pozorów zabawy, prowadzona jest w pełni zawodowo i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Szkolenie windsurfingowe, które odbywa się tutaj na terenie ośrodka, no jest pod okiem doświadczonych instruktorów i oni też wyposażają w kamizelki asekuracyjne, w ubiory, czyli w pianki. Także to wszystko, co tutaj się dzieje, jest zrobione zgodnie ze sztuką żeglarską. Marinowanie w Mietkowie to cykliczna piknikowa impreza żeglarska. Występy najlepszych w kraju zespołów szantowych przyciągają do Ośrodka Sportów Wodnych całe rodziny. Koncerty to jednak nie jedyna atrakcja dwudniowego marinowania. Regatom o Puchar Starosty Powiatu Wrocławskiego towarzyszy co roku zacięta rywalizacja. A jak zwykle im trudniejsze warunki i większe wymagania, tym większa radość ze zwycięstwa. Tradycyjną częścią mietkowskiego marinowania jest piracki piknik rodzinny, budzący ogromne zainteresowanie zarówno wśród uczestników, jak i wśród publiczności. Organizatorzy nie zapominają przy tym o najmłodszych, dla których przygotowane jest wesołe miasteczko z licznymi atrakcjami. Zabawa w marinowanie w Mietkowie trwa do późnych godzin nocnych. Wieczorne koncerty i multimedialne pokazy, jak tańczące fontanny, sprawiają, że uczestnicy imprezy nawet nie myślą o zakończeniu zabawy. Marinowanie to także występy ludowych zespołów folklorystycznych. Różnorodność ta, a przede wszystkim wyjątkowe miejsce, sprawiają, że w imprezie każdego roku bierze udział kilka tysięcy osób. Ośrodek Sportów Wodnych w Bożygniewie uczestniczy również w takich imprezach masowych jak Bieg Mietkowski czy Mistrzostwa Polski w triatlonie. Przez wiele, wiele lat tacy, można powiedzieć, fanatycy żeglarstwa, windsurfingu, ostatnio już również kitesurfingu, przyjeżdżali tutaj na tak zwane prognozy, czyli na w tym momencie, w którym mieli pewność, że ten wiatr będzie tutaj wiał.
No i przez wiele lat ten zbiornik z tym właśnie z tą formą aktywności i rekreacji się kojarzył. Mniej kojarzył się z taką rekreacją weekendową, gdzie osoby niekoniecznie związane z windsurfingiem, z kitesurfingiem, z żeglarstwem przyjeżdżali tutaj. A teraz jakby wreszcie w wyniku tego, że powstał ośrodek sportu wodnych i rekreacji powiatu wrocławskiego, będzie można niejako zapraszać tych turystów takich i te osoby, które z tymi sportami nie są tak na razie emocjonalnie związani i chcą po prostu niejako tych sportów i tej rekreacji wodnej jakby spróbować i skosztować, a przy okazji wypocząć. Staramy się to robić na tyle, na ile to można, z pewnym profesjonalnym podejściem do tego, z szacunkiem dla ludzi, dla turystów, którzy tutaj przychodzą. Staramy się zaoferować im wyższy poziom tej takiej prostej takiej usługi turystycznej, kempingowej, rekreacyjnej, ale takiej, można powiedzieć, weekendowej, ale również staramy się pokazać, tak jak teraz widzimy plażę, można powiedzieć, prawie pustą, przy pięknej pogodzie, nie za wiele osób jest, ale staramy się również przekonać Wrocławian, Dolnoślązaków i turystów do tego, żeby przyjeżdżali tutaj wtedy, kiedy właśnie tych turystów jest nie za wiele, bo wtedy właśnie można odpocząć. W chwili, gdy powstał ośrodek sportów wodnych i rekreacji powiatu wrocławskiego w Bożegniewie, Zalew Mietkowski zaczął zwolna zmieniać swój charakter. Nie przyjeżdżają tu już tylko ludzie, którzy chcą jedynie przez kilka godzin wyszaleć się na desce. Ośrodek stwarza lepszy klimat dla żeglarzy, wprowadza spokój i powoduje, że warto tu przyjechać na dłużej. Może teraz warto się zastanowić, czy koniecznie trzeba jechać na deskę i plażę na Hel, czy koniecznie trzeba jechać na żagle na Mazury. Pewnych rzeczy oczywiście nie da się zastąpić, ale może jednak warto spróbować, tym bardziej, że Bożegniew jest tuż obok, a warunki do wypoczynku są naprawdę dobre. Bardzo zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszego ośrodka sportów wodnych w Bożegniewie. Naprawdę warto tutaj przyjechać z Wrocławia, pół godzinki jazdy samochodem. Myślę, że wszyscy wraz z rodzinami, jak odwiedzą nas, to zarówno wszelkie sporty wodne, jak i rekreacja zapewni wypoczynek rodzinny. Projekt budowa ośrodka sportów wodnych w Bożegniewie, pierwszy etap, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Turystyka i kultura. Działanie 6.2. Turystyka aktywna.